Witam serdecznie widzów mojego kanału. W tym odcinku opowiem, jakie błędy popełniono w 2017 roku oraz jak je naprawiono. Jak zawsze proszę zainteresowanych o pytania i komentarze, na które postaram się odpowiedzieć. Z początkiem roku zakończono prace wykończeniowe wnętrza bunkra. Pompa odwadniająca wymagała ciągłego zasilania. Dlatego założono elektrykę, czyli oświetlenie, gniazdka i zasilanie wentylacji elektrycznej. Niestety, już po kilku dniach doszło do spalenia bezpiecznika. Błąd nie leżał w sieci elektrycznej. Okazało się, że użyta pompa nie spełnia swego zadania i spowodowała zwarcie w instalacji. Pompa do wody czystej spaliła się podczas pracy. Prawdopodobnie jej system uruchamiania w rurze o średnicy 350 mm spowodował ciągłą pracę pompy i ostatecznie uszkodzenie przez wody gruntowe. Obiekt uległ zalaniu, bezpieczniki przepalone, a mnie czekała wymiana pompy. Wnętrze udało się osuszyć po tygodniu. Polecona przez hydraulika pompa SP550 okazała się bardzo dobrym wyborem i pracuje już bezbłędnie 3 lata. By wymusić stałą wentylację powietrza wewnątrz bunkra, zainstalowano wentylator, który chodził przez cały czas. Niestety pod koniec zimy wraz z roztopami ściany na wysokości cegły znów zrobiły się wilgotne. Okresowe mrozy powodowały zamarzanie wody w wężu odbierającym wodę z pompy. To powodowało spadanie węża z pompy i podnoszenie się poziomu wody w studni drenażowej powyżej części betonowej. W efekcie woda dostawała się do środka. Zastosowano środek Deiterzmann od wewnątrz w celu izolacji wodnej. Wraz z roztopami wykonaliśmy drugi etap prac melioracyjnych. Wąż ogrodowy zastąpiono rurą wodociągową PE. Umieszczono ją w gruncie na głębokości 40-50 cm. Jej końcówkę umieszczono w rurze filtracyjnej PCV o długości 1,5 m. Końcówkę rury filtracyjnej pozostawiono na powierzchni. Wokół bunkra na głębokości 40-50 cm założono z rury filtracyjnej opaskę, by umożliwić odbiór wody z roztopów i opadów atmosferycznych. W ostatnim etapie prac wiosennych obiekt został przykryty prowizorycznym namiotem z folii budowlanej. Wielka epopeja bunkrowa chyba się zakończyła. Miało to uchronić włas przed zalewaniem wody deszczowej. Teren wokół bunkra i na całej działce wyrównano. Do późnego lata nie było problemu z wodą wewnątrz. Wentylator ciągle pracował, wymuszając ruch powietrza wewnątrz. W ramach letnich prac wnętrze pomalowałem białą farbą. Po zagruntowaniu powierzchni użyłem farby emulsyjnej. Wilgotne miejsca przy podłodze były, jak się okazało, efektem skrapania wilgoci z powodu różnicy temperatur powietrza zewnętrznego i wewnętrznego. Cegła była sucha. Pojawiły się ślady na farbie związane z uszkodzeniem zewnętrznej powłoki styropianowej. Ale te mostki cieplne nie powodowały problemu z zawilgotnieniem wnętrza. Można uznać, że w połowie roku obiekt uzyskał status deweloperski. W dobrym humorze zacząłem planować jego ukrycie przed okiem postronnych. Planowałem zamianę namiotu na drewniany domek.